Kochani, pytacie mnie, kiedy będą akordy barowe. Otóż niedługo, ale zanim przejdziemy do akordów barowych, proponuję takie ćwiczenie, które przygotuje nasze palce do prawidłowego chwytów, do prawidłowego ustawienia akordów barowych. Mianowicie zagramy trzy akordy w innym układzie palcowym. Mianowicie C-dur, A-mol, D-mol i G-dur będzie tradycyjnie. Zapominamy o pierwszym palcu naszym i łapiemy C-dur od palca drugiego, trzeci, czwarty i gramy. Tak samo A-mol. Zapominamy o pierwszym palcu od piątej struny. Czwartej. I z rytmem. Jak zauważyliście, w pierwszej chwili jest ciężko zagrać bez udziału pierwszego palca, gdy do tej pory tylko tak graliśmy, ale to jest bardzo potrzebne, dlatego że to są pochodne akordów barowych, mianowicie A-mol. Gdy przesuniemy, dodamy pierwszy palec, będziemy mieli akord barowy, tak samo E-dur. Czyli na razie ćwiczymy trzy akordy bez udziału pierwszego palca.